ma bardzo dużo ludzi. Widać nawierzchnia luźna. To jest widowisko, które przyciąga ludzi. Tutaj Bertone bardzo agresywnie, dynamicznie jedzie. Bardzo, bardzo, no mówię, myślę, że ludzie to uwielbiają, właśnie to. Panie Pawle, pierwsze odcinki, jak widzimy, to raczej takie próby zręcznościowe, a później dalej w rajdzie. Przybliż się trochę ten rajd, bo nie wszyscy interesują się motoryzacją. Ci, którzy są najbardziej zainteresowani, oczywiście starali się śledzić rajd na bieżąco. Właśnie pierwszy odcinek był raczej pod kątem publiczności i przybliżenia im tego rajdu, szczególnie tym, którzy z racji, nie wiem, pracy i innych obowiązków nie mogą uczestniczyć. Ile koni ma ta pańska maszyna? W granicach 300-310. To jest szansa, jeśli jeździ się w grupie N, panie Andrzeju, rywalizować z tymi najlepszymi? W zeszłym roku mieliśmy znacznie niższą sytuację, ponieważ samochody grupy A były nieco gorzej przygotowane niż są w tej chwili. W zeszłym roku mieliśmy szansę nawiązywać walkę. Nie udało się wygrywać, ale byliśmy naprawdę krok za naszymi kolegami. Natomiast w tym roku obydwaj, zarówno Paweł, jak i Krzysztof, mają doskonałe samochody i praktycznie rzecz biorąc jesteśmy bez szans. Maciej Wiesławski, pilot z najlepszego z Polaków w rajdzie, czyli pana Krzysztofa Hołowczyca. Panie Macieju, ile było odcinków specjalnych podczas pierwszego dnia rajdu, czyli w piątek? 13 odcinków specjalnych. Ile w sobotę? 7 w sumie, rajd liczył 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 320 km. Przygotowania do rajdu. Objeżdżacie trasę dokładnie. Jak pan to wszystko spisuje? Tak, najpierw dostajemy od organizatora rajdu notatki nawigacyjne, w których jest podany dokładny przebieg trasy z lokalizacją startów i met odcinków specjalnych. I tutaj, w tym momencie zaczyna się właśnie żmudna praca kierowcy i pilota, polegająca na tym, że całą trasę od startu do mety każdego odcinka specjalnego trzeba bardzo dokładnie opisać. Muszą być zawarte wszystkie proste, wszystkie zakręty, zjazdy, podjazdy, bardzo charakterystyczne różne miejsca dotyczące cięcia, toru i to trzeba po prostu naprawdę Panie na to Maćku, poświęcić. Panie Maćku, to jest coś takiego, prosta 300, gaz, no, lewa garawka 80, mniej więcej tak wygląda ten język rajdowy? Mniej więcej tak, z tym, że może już tutaj powiem dokładniej, my mamy opis taki dosyć nowoczesny, mamy opis, w którym określa się dany zakręt stopniem jego trudności. I to nie ma już podanej prędkości, że lewy 80, tylko na przykład jest lewy 1, to jest zakręt najbardziej ciasny, najbardziej trudny, do lewy 5 to jest zakręt typu łuk, bardzo łagodny łuk, bardzo szybki. No i oczywiście, jak wspomniałem, proste, różne charakterystyczne miejsca na trasie. Wydawać by się mogło, że niewiele pracy ma Krzysztof Hołowczyk, czy na przykład Paweł Przybylski, jeśli piloci tak dokładnie dyktują. Ale jednak to trzeba trochę przyciskać, redukować. Może coś o tych maszynach, na których jeździcie. Krzysztof Hołowczyc, Toyota, miał pan problemy, stary typ, starszy niż zwycięzcy Bertoniego, który się bardzo ładnie zachował, gdy wysiadły te hamulce, pomógł panu, chciał dać te hamulce gratis, ale nie pasowały. Tak, no, piękna postawa, fair play. Uważam, że i mechanicy Bertonego, i sam Bertone, który się zgodził na pożyczenie tych hamulców, bo był taki moment, w którym w czasie drugiego dnia pękły nam tarcze hamulcowe i niestety no, nie mogliśmy dalej jechać. I Bertone nam pożyczył te hamulce, niestety jego model... A to co się stało? Serwis Toyota nie zapewnił wam części? No niestety tak, nie mieliśmy części zapasowych. Jechaliśmy zupełnie gołym samochodem. Jest to ewenement, że taki samochód dojechał do mety. Mieliśmy Ale to nie tylko... jest recepta na sukcesy. Nie. Będziemy się starali. Już teraz nowy zespół nie dopuści do tego, żebyśmy byli bez szczęścia. Panie Pawle, to teraz może pan trochę o swojej maszynie, o swojej jeździe. Bo oglądamy pana przejazd. Oglądaliśmy. Dzięki właśnie rafinerii umożliwia nam pierwsze starty w tych czterech eliminacjach. Samochód jest z pełną obsługą dzierżawiony od firmy angielskiej Mike'a Taylora. Jest to pełna obsługa, więc nie mamy problemów z częściami, znaczy nie mieliśmy problemów z częściami, z samochodem, z obsługą. Czy rzeczywiście Ford jest najlepszym samochodem? Niektórzy twierdzą, że teraz w tej chwili jest to najlepsza rajdowa maszyna. Potwierdza pan to? Że to co parę miesięcy się zmienia, tak jak fabryki opracowują nowe rozwiązania. Myślę, że jest bardzo dobre na nawierzchniach asfaltowych, suchych, może troszeczkę gorszy na luźnych, ale generalnie jest to dobry samochód.
Panie Krzysztofie, po pierwszym dniu to tak na dobrą sprawę miał pan pobożne życzenie, żeby spadł deszcz, tak? Jeśli chodzi o Wilki. Tak, ja lubię, że nawierzchnia jest luźna lub przynajmniej asfalt polany jest deszczem, bo... Ale lubi pan, jak pan ma opony na deszcz. Tak, tak. Nie, opony mieliśmy, dokładnie pomógł nam Mike Taylor. Też tutaj wielki ukłon w stronę gestu przecież zespołu, który był konkurentem naszym. Mike Taylor przywiózł nam z Anglii te opony i mieliśmy... I my przejechaliśmy go na oponach slick. To znaczy są to opony bezbieżnicze. Ale co, nie wiedzieliście, że spadnie deszcz, czy... Po prostu... Nie było serwisu w tym odcinku specjalnym? Nie, 6 kilometrów było sucho, tam gdzie startowaliśmy, a nie wiedzieliśmy, że za górą leje. Po prostu brak szpiegów. Znaczy nie ma takiego serwisu, gdzie leci helikopter, jak w tych wielkich rajdach przy dokładnie. Tych... I tutaj Berton odskoczył nam na 1,5 minuty no, i w zasadzie w tym momencie jadąc spokojnie wiedział, że wygra. Może posłuchajmy, co się działo. Dużo lepiej, wszystkim mogliśmy więcej prowadzić, ale niestety 3 błędy w taktyce, w doborze opon. No, pozbawiły nas 2 minut no i jesteśmy 2 minuty za tymi dwoma Włochami, Bedinim i Fidanzą niestety. Pogoda jest trochę szalona, zważywszy w ogóle na fakt, że wyruszaliście prawie w upale, a w tej chwili jest prawie jesień. No tak się porobiło, to są rajdy, my to lubimy, tylko że akurat my w tym roku, tym razem nam to dużo zepsuło czasu, znaczy zabrało nam dużo czasu i to, no, praktycznie mamy tych 2 Włochów poza zasięgiem, ale na szczęście jesteśmy jeszcze przed renówkami. Jak będzie jutro? No nic, to będziemy chyba już tak bardziej szczęśliwie jechać i będziemy, przyspieszymy na pewno jeszcze. Zresztą to nam się nie udało, najtragiczniejśmy to po prostu przyjechali, bo jechaliśmy na slickach D2, są to opony najtwardsze, jakie Pirelli wyprodukowało. Fachowcy mówią, że to się po prostu nadaje na Korsyka, a nas po prostu złapał deszcz. No i czasy były niezbyt dla oka przyjemne. Jeszcze były takie drobne kłopoty techniczne, także walczymy głównie pechem, a nie z rywalami. Generalnie rzecz biorąc bardzo trudny rajd właśnie ze względu na tą zmienność nawierzchni, na ten deszcz. Myślę, że nie tylko dla nas. Panowie, słów kilka o serwisie, bo ten serwis mieliście taki nie do końca. Jak to jest, Krzysztof Hołowczyk? No, tak jak mówiłem, musieliśmy zbudować na prędce. To był dosłownie tydzień i tutaj chciałbym powiedzieć, że pan Andrzej Kalitowicz, nasz nowy szef zespołu, robił cuda. Zmontował ten zespół w tydzień i to, że jesteśmy na mecie, jest wielką jego zasługą. Paweł Przybylski, panie Pawle, miło się ogląda własne przejazdy? To śledzi pan jeszcze, analizuje, czy nie było jakichś błędów? Nie, no mam pierwszy raz okazję oglądania tego właśnie w telewizji. Tak, byliśmy raczej uczestnikami tego niż kibicami. Też mieliśmy troszeczkę problemów, więc też nasz serwis musiał pracować. Nie zawsze po drodze jechaliśmy, ale szczęśliwie. Panie Andrzeju, to zdaje się pana przejazd, Andrzej Kojnacki. Rzeczywiście, tutaj koledzy mówili o niewłaściwym doborze opon. Ja byłem o tyle szczęśliwszej sytuacji, że jechałem samochodem seryjnym, czyli kilka czy kilkanaście minut za moimi kolegami. I ja już wiedziałem o tym, że leje deszcz i cieszyłem się bardzo z tego, że mogłem założyć opony deszczowe. Założyłem opony deszczowe, licząc, że odrobię. Niestety miałem pecha. Została uszkodzona turbosprężarka w moim silniku i niestety również nie udało się odrobić tego czasu, jaki wcześniej straciłem do kolegów. Jeśli chodzi o mój zespół, był przygotowany bardzo dobrze, zresztą do większości rajdów się dobrze przygotowujemy. Tu mieliśmy dużo kłopotów właśnie z tą turbosprężarką, którą moi koledzy zmienili. Bardzo szybko udało się to zmienić, dzięki temu już drugiego dnia mogliśmy odrabiać straty i przesunąć się na to miejsce, jakie osiągnęliśmy. Może popatrzmy na zwycięzcę i posłuchajmy. Trudny, ale dobrze mi się jechało. Szczególnie odpowiadały mi te nawierzchnie dróg. Co sądzisz o polskich kierowcach, Hołowczycu i Przybylskim?
Ten zawodnik o trudnym dla mnie do wymówienia nazwisku, jadący z numerem 8, jest bardzo dobry, szybki i myślę, że ma przed sobą dużą przyszłość. Jak się ogląda takie fragmenty, kiedy już się jest rozluźnionym po rajdzie, jeszcze człowiek żyje rajdem, panie Krzysztofie, Krzysztof Hołowczyk? Tak, tak, jest to wielka radość, naprawdę. Dla nas jest to życiowy sukces, naprawdę. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu do Mistrzostw Europy ze współczynnikiem 20, to jest rewelacyjny wynik. A jak się robi takie kręciowy? A, to przyjemność, naprawdę wielka radość, jak auto tak sobie. Ale nie polecamy tym, którzy na co dzień jeżdżą, bo trzeba mieć do tego chyba napęd na czterokoła. Tak, tak, czterokołowy samochód robi różne przecudowne rzeczy. Proszę panów, jedno z...